Wchodzę do mojego pokoju na wariatkowie i pierwsze co widzę to taką tabliczkę. To naprawdę, to już mnie prześladuje, to jest niesamowite ile teraz rzeczy się dzieje wokół tego tematu. Ktoś napisał mi, że Szczypson Milki istnieje i teraz nie wiem za bardzo kto to napisał. Będę starał się to jakby ogarnąć w dzisiejszym odcinku, ale zanim to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, więc myślę, że warto. A słuchajcie, w dzisiejszym odcinku ja, planuję pójść do Shreka w końcu. Z tego powodu, że dowiedziałem się w poprzednim odcinku, że Shrek szuka Milki, co oznacza, że prawdopodobnie miał z nią jakiś kontakt i tak dalej, więc możliwe, że znajdę u niego w tym drzewie coś, co pomoże mi tak naprawdę znaleźć ją na tym świecie, bo ponoć gdzieś tutaj jest. Jeżeli jest, no to powinien, no to będę jej szukać, ale szczerze mówiąc dalej mam taką myśl z tyłu głowy, że może to jednak jest kurczę troll jakiś czyś i może niekoniecznie to być prawda. No ale jednak wszystkie znaki wskazują na to, że tak jest, więc trochę mnie to przeraża, ale dobra. W każdym razie w poprzednim odcinku też byliśmy w tej bazie Milki, ja z niej oczywiście wróciłem, bo za bardzo tam nie miałem co robić, no ale odkryliśmy ją i będę tam pewnie musiał znowu pójść za jakiś czas, żeby pokazać to komuś, pewnie z Dave'em pójdę czy z Bzykiem, zobaczymy, ale w każdym razie dzisiaj, tak jak powiedziałem, chcę pójść do bazy Shreka. Jest noc, więc bardzo dobrze, bo będę mógł się jakby poskradać tam jakoś, będę, wiecie, mógł tak niepostrzeżenie jakby się tam dostać, żeby zobaczyć i wszystko jakby zwiedzić, żeby znaleźć jakieś rzeczy, które mogą mi pomóc w tej lokalizacji Milki tutaj gdzieś, gdziekolwiek ona jest. Ja wsiądę sobie w łódkę, szybciej będzie jak tak dopłynę, niż jak będę płynął, czy tam jak ostatnio biegł bokiem, więc... Więc tak zrobimy, ale jakby zaparkuję trochę wcześniej, nie aż tak całkiem pod drzewem, bo nie chcę, żeby się w ogóle rzucić w oczy, wiecie o co chodzi, więc ja myślę, że tu gdzieś zaparkujemy to jakoś w tym miejscu, czy jakoś tak, czy nie wiem, czy nawet tu mogę zaparkować, wiecie, ja wyjdę na wysoki punkt, może coś zobaczę też jakby tutaj z wysokości, znaczy z wysokości w sumie, może coś zobaczę, co pomoże mi jakby zlokalizować, może coś się dzieje wokół tego drzewa, co po prostu warto by było zobaczyć i tak dalej, więc czekajcie. Wyjdę sobie tutaj, stąd widać dobrze nasz dom, ale wyjdźmy sobie tu na górę, tu jest jakiś taki fajny punkt obserwacyjny na to drzewo, więc uwaga, mamy to drzewo, czy jest tam coś w okolicy niepokojącego i tak dalej, bo za bardzo nie wiem. O kurczę, Shrek tam jest, o kurde, widzicie to? Dobra, mamy Shreka w tym momencie, on idzie i on coś ma w ręku, czekajcie, ja przybliżę sobie fowa na maksa, żebym widział go, on ma chyba mapę w ręku? Tak mi się wydaje, że on ma mapę w tym momencie, ale po co mu ta mapa tak naprawdę, bo za bardzo nie rozumiem i do czego ta mapa prowadzi, nie wiem, ale przyszedł stamtąd, musimy to zapamiętać i on idzie z tą mapą chyba do tego drzewa, więc wiecie co, ja muszę tam pójść. Muszę pójść zdecydowanie do tego drzewa, bo możliwe, że ta mapa może nam jakoś pomóc. Tak naprawdę teraz wydaje mi się, że mało co by nam nie pomogło. Tym bardziej, że wiecie, mapa to aż się, że tak powiem, oła, prawie sobie złamałem nogi. Mapa to się w sumie łączy z tym, że może tam być gdzieś Milki i może on ją gdzieś złapał, może on ją gdzieś uwięził i tak dalej. No, tego w sumie nie wiemy, mam nadzieję, że tego się dowiemy dzisiaj. Dobra, idziemy tutaj boczkiem, idziemy tam. On chyba wszedł do tego drzewa, tak mi się wydaje, więc musimy tam po prostu pójść za nim i zobaczyć, dokąd to wszystko prowadzi i do czego jest ta mapa w ogóle. Mam nadzieję, że dowiemy się, co to za mapa. No i pójdziemy w tamto miejsce. No ja jestem, szczerze mówiąc, przerażony tym, jak to wygląda i co tu się dzieje, bo ten Shrek... O kurczę, dobra, jest przed. Wchodzi do środka. Okej, idziemy za Shrekiem w takim razie, mam nadzieję, że się nie odwróci jakoś gwałtownie i mnie nie zauważy. Więc dobra, on schodzi na dół, całkowicie sobie tam powolutku idzie. Ja też idę tutaj powoli, nie ma co się śpieszyć, chociaż teraz za bardzo powoli nie schodzę, ale dobra, zejdźmy, bo nie chcę, żeby on mi znikł z oczu, muszę widzieć, gdzie on poszedł. Dobra, jest tutaj, był za rogiem. Teraz na shifcie, teraz spokojnie na shifcie. Trzeba tutaj najlepiej na F5. Tam jest jakaś mapa, tam jest w ogóle puste miejsce w mapie. Czekajcie, patrzcie to. Puste miejsce w mapie i on ją wypełnił w tym momencie. Okej, on brakującą część mapy właśnie tam dał. Okej, dobra, dobra, idzie gdzieś, zaraz zobaczymy, co to jest za mapa. On idzie w stronę tego gara tam, do którego chciał wrócić Bzyka. Więc dobra, podejdźmy na spokojnie, on tam sobie gdzieś poszedł, więc dobrze. I teraz tak, dobra, nie widzę go nigdzie, jest chyba dobrze, jest... Dobra, nie ma go nigdzie. Ogarnijmy, co to za mapa. Czy jest tutaj jakiś charakterystyczny punkt w ogóle? I ta mapa tu w ogóle nie pasuje, tak mi się wydaje. Widzicie to? Ona tak jakby jest w środku takiego biomu, takiego dziwnego jakby biomu, takiego bez drzew jakby, takiego bardziej ziemnego. A tu jest tak mega zielono, jeszcze tu jest góra i ona tak się urywa. To jest, chyba że to jakoś obróci, nie. Nie, nieważne jak to obrócimy, to nie pasuje. Co to jest za mapa w ogóle? Dobra, czyli coś tutaj nie gra. On coś zwalił chyba z tym i pomylił sobie mapy, ale... Ej, tu jest jakiś krzyżyk na tej mapie, jest jakiś krzyżyk. Ej, dobra, czekajcie, wiecie co, ja mam pomysł. Nie ma go nigdzie, chyba.
Weźmiemy sobie tą mapę i pójdźmy może w tamto miejsce, gdzie jest ten krzyżyk. To jest gdzieś niedaleko, bo widzę swoją kropkę już na mapie. Więc dobra, bierzemy ten, idziemy w tamtą stronę, bo kurczę, coś, do czegoś to może prowadzić, nigdy nie wiemy do czego. Jest tam jakiś krzyżyk i z tego co widzę jest to na jakimś takim brązowym czymś, więc to może być albo kolejne drzewo. Mam nadzieję, że to nie jest kolejne drzewo orgów. O, tych, jakiegoś Shreka, ogrów miałem powiedzieć. Orgów, mi się to już myli, bo są orki jeszcze. Orki, ogry, kurczę, nie wiem, co to się dzieje. Dobra, idźmy w tamtą stronę. On przyszedł stamtąd, więc wydaje mi się, że to może być gdzieś tam. O kurczę, jest druga kropka na mapie. O nie, czy ta mapa mi wskazuje też Shreka? Czekajcie, muszę gdzieś tutaj wyjść i muszę ogarnąć, o co chodzi. Bo to źle się zapowiada, że ja widzę dwie kropki na mapie. Nie, jeszcze jedna podróżuje. Jakoś mega szybko na boki, o co chodzi? Ej, co jest grane? Dobra, idziemy tam w tamtą stronę w takim razie. O! Co jest tą kropką na tej mapie? Ej, ta kropka poszła tam, ktoś tam przyleciał, ktoś tam ląduje. Co jest? Dobra, czekajcie, idziemy w tamtą stronę. Chyba dobrze szliśmy, bo ja się też ruszam, ja jestem tą kropką na górze z tego co widzę, ale ktoś tam jest w tym miejscu, więc musimy iść do tej kropki, bo ewidentnie ktoś tam jest, tylko pytanie kto? Kto to jest? Kto to może być? Dobra, nieważne, w każdym razie idziemy w tamtą stronę. Jest noc, więc tak naprawdę pod osłoną nocy możemy się sprytnie przemieszczać tutaj. Ja mam w ogóle zbroję? Mam zbroję, dobra, mam. To jest najważniejsze w tym momencie, jakby ktoś mnie zaatakował. Niestety nie mam podki na niewidzialność żadnej, a w sumie przydałaby się, tak mi się wydaje, bo skoro tam ktoś jest, to może... O kurczę, jestem już w tym. To jest gdzieś przed nami, słuchajcie. Dobra, musimy iść w tamtą stronę, idziemy w tamtą stronę. Tu jest ta góra jakby śnieżna, dobra, idziemy tu. Przechodzimy sobie boczkiem. Na spokojnie, widzowie, też. Chociaż trochę się boję, bo nie wiem kogo tam spotkam. Jakby ten ktoś bardzo szybko podróżował, więc nie wiem co to może być. To raczej nie był Shrek, tak mi się wydaje, bo Shreka raczej na mapie nie widać. To musi być ktoś wyjątkowy, że go widać. O kurde, czemu ja na to nie zwróciłem uwagi przed chwilą, jak tutaj tak wskoczyłem. Dobra, tu coś jest. Słuchajcie, tu coś jest. Tam jest jakiś szaman. Widzicie ten nick? Co jest grane? Czy to mi... Dobra, ta mapa wskazuje szamana. To na pewno. Ta mapa wskazuje szamana, widzowie. Okej, dobra. Przejdźmy tutaj powoli, albo obejdźmy to dookoła. Nie wiem, czy tam jest dobrze schodzić. Czekajcie, ja wyjdę może od góry jakoś. Ogarnijmy, co, jakby, gdzie jest wejście do tego. Tam jest chyba wejście, bo tam się troszkę świeci. Wiecie co, obejdźmy to od drugiej strony. Bo tu się dzieją dziwne akcje, szczerze mówiąc, ale dobra. Tu stąd nie zejdziemy za bardzo. Zejdźmy sobie bokiem jakoś, na spokojnie. Ej, tu jest ta wioska, to jest tak blisko, my tutaj tyle razy przechodziliśmy i nie zauważyliśmy tego. Co jest grane? Dobra. Czekajcie, przechodzimy tu. Wow, dobra, lekko złamałem gira, ale dobra. Przechodzimy sobie tu, wodę sobie rozlejemy, okej. Jesteśmy na dole. Teraz tak, co tutaj mamy? Mamy tego szamana ewidentnie. Okej, widzę go. O Boże, jest tam. Jest tam szaman. Ej, to jest szaman ogry jakiś. To jest szaman ogry. I tam za nim jest jakaś mapa, z tego co widzę. Dobra, czekajcie, musimy... O, czekajcie, bo on wstał. On coś kmini, nie wiem za bardzo o co chodzi, ale wstał, wyszedł, wychodzi. Dobra, czekajcie, schowajmy się za drzewem. Czekajcie, może tak, ja na F5 będę tam patrzeć, co się dzieje. Dobra, on coś przed tym... Kwiatki rozstawia, co za chłop, co tutaj dba o to. Dobra, nie, musimy się tam dostać jakoś. Dobra, schowam sobie tą mapę już na razie, nie jest nam na razie potrzebna. Musimy się rozejrzeć, czy on tam jest sam. Mam nadzieję, że jest sam i boję się, że mnie tu zauważy, jak ja tu przejdę. Więc szybko pójdę jakby tak troszkę naokoło. Może tu? Ojojoj, mógł mnie zauważyć, ale chyba nie zauważył. Dobra, przejdźmy tu bokiem. Dostańmy się jak najbliżej, żeby zobaczyć, co tam jest tak naprawdę, bo... Tam stoi jakiś chłop jeszcze. On tam nie jest sam. On tam zdecydowanie nie jest sam. Dobra, przejdźmy tutaj. Ochrona. O kurde. On tam ma ochroniarzy. I tu jest jeden ochroniarz i po drugiej stronie też jest drugi. Tylko oni się pojawiają dopiero jak się blisko do nich podejdzie. Patrzcie, teraz tu podejdziemy i tu się też pojawi. Jest. Jest dwóch, tylko ja nie mogę, jak to jest zrobione, że widać dopiero ich niki, jak się podejdzie blisko, a jak jesteś dalej, to ich totalnie nie widzisz, żebyś nie spodziewał się tego, co tu zobaczysz. Dobra, ale czekajcie, musimy, wiecie co zrobić, obejść tutaj bokiem. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zauważy i tak dalej. Ten szaman sobie tam siedzi. Ja teraz tutaj na F5 chciałbym zobaczyć, co tam się dzieje tak naprawdę w środku. Oni mają jakie uzbrojenie, widzicie to? Czekajcie, czy ja jestem w stanie to jakoś tam pokazać? O kurczę, dobra, tu. Chłop ma tam...
Dobra, no szaman wygląda strasznie, szaman wygląda mega strasznie. Ale bardziej mnie interesuje ta mapa, która jest za nim. Ej, tam, ja już widzę, że coś tam na tej mapie jest. Widzicie takie coś białego na tej mapie? O kurde, dobra, ta mapa do czegoś prowadzi. Tą mapę musimy dostać koniecznie. Dobra, wiecie co, ja mam plan. Ja mam plan, wiecie jaki? Sprytny. Sprytny plan mam w tym momencie. Rozkopujemy tutaj od tyłu to drewno, bierzemy tą mapę i uciekamy. Mamy mało czasu, bo nas mogą... A powiecie co? Jeszcze lepiej, od dołu się podkopać. O tak, dobra, robimy to. Robimy to w tym momencie. Mam nadzieję, że mnie nie usłyszą tutaj, jak ja sobie będę pracować. Tutaj coś przekopujemy się. Przekopmy tak, tak. Dobra, zrobimy sobie wyjście ewakuacyjne. I rozkopujemy tu drewno. Jezu, jakie tu są korzenie grube. Dobra, mamy tak. Dobra, to jest tu. Czyli równo nade mną powinna być ta mapa w tym momencie, tak mi się wydaje. Tutaj jest ta ściana. Tak, tak, dobra, wiecie co? Robimy to, uwaga. Rozkopuję tu. Okej. 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 Ale po cichu mi się to udało zrobić. Co jest? Niesamowite to jest. Dobra, czekajcie, tu muruję to. Muruję to. Bierzemy tutaj to, tego dirta, zamurowujemy to. Udało mi się. O kurczę, chyba on wyszedł. Chyba wyszedł, chyba wyszedł stamtąd. Ej, on wyszedł stamtąd, ten szaman. Wyszedł stamtąd, dobra, czekajcie, wychodzimy w drugą stronę. Mamy tą mapę w ekwipunku. Jeszcze nie popatrzyłem na nią, ale mamy ją, dobra, udało nam się ją dostać. Nie wiem, czy on zauważył, czy on po prostu sobie tak wyszedł się przewietrzyć, bo wiecie, już wcześniej też wychodził. Ale udało nam się, dobra, znaleźliśmy jakiegoś szamana, tam w ogóle jakaś mapa dziwna była. I wydaje mi się, szczerze mówiąc, nie wiem, do czego prowadzi ta mapa, czekajcie, to jest ta? Tak, to jest ta, widzicie to coś białego? Ej, dobra, to ewidentnie do kogoś prowadzi, tylko dokąd to nie mam zielonego pojęcia. Ale to musi być trochę daleko, bo nawet nie widzę kropki na mapie. Ale dobra, w każdym razie, to... Mam taką teorię, szczerze mówiąc, bo Shrek właśnie stamtąd przychodził. To jest jakiś ogry szaman też, więc wydaje mi się, że... Że ten Shrek mógł tam po prostu pójść po to, żeby tą mapę jakby zanieść do szamana, żeby ona była tam bezpieczna. Też przy dwóch ochroniarzach, żeby była pilnowana, czyli ona musi ukrywać coś bardzo ważnego. No a zabrał w zamian za to mapę, która prowadzi do tego szamana. Żeby też jakby, wiecie, żeby pamiętać, gdzie to było, czy coś takiego, nie wiem za bardzo o co chodzi, ale wziął drugą mapę i włożył ją tam dla niej poznaki, żebyśmy my myśleli, że ta mapa nic nie ukrywa, że to jest zwykła mapa. I to jest 300 IQ, które on zrobił, tylko nie, się nie spodziewał, że ja zorientuję się, że ta mapa nie pokazuje tego, co powinna, więc to jest niesamowite. Tylko czekajcie, co ja teraz mam zrobić? Ja może pójdę do tego drzewa Shreka jeszcze raz i włożę tą mapę tam, sprawdzę, czy ona na pewno tam pasuje, bo może to jest jeszcze inna mapa, która pasuje do czegoś innego i niekoniecznie musi pasować do tego, wiecie o co chodzi. Więc ja jakby włożę tą mapę tam i zobaczymy, czy ona pasuje. No, wydaje mi się, że powinna pasować, bo teren by się zgadzał, wszystko by się zgadzało. Wydaje mi się, że to może być to. Słuchajcie, to może być to. O kurczę, dobra, spadłem na dół, nawet nie mogłem rozlać wody, bo na schody spadałem. Dobra, tego Shreka tu nigdzie chyba nie ma, tak mi się wydaje. Przynajmniej go nie widzę, szybka akcja. Dobra, wstawiamy to tu, pasuje. Pasuje jak nic. Idealnie pasuje, po prostu jest jedną wielką całością, ale ja ją biorę. Biorę ją, nie mogę jej tutaj zostawić, ona do czegoś prowadzi i to jest na pewno coś ważnego, więc w następnym odcinku myślę, że na pewno sprawdzę, do czego ona tak naprawdę prowadzi, bo czuję, że może to być rewolucyjna rzecz tak naprawdę w całej tej sytuacji, może doprowadzić nas do rzeczy, których się totalnie spodziewaliśmy, a szczerze mówiąc wygląda to coś białego, wygląda tak naprawdę jak taka jakby mała wioska. Troszkę tak wygląda, tam coś może być, tam nie wiem, może będzie więcej ogrów czy coś takiego, może tam będzie Milki, nie wiem za bardzo, może nie wiem za bardzo co, ale odkryjemy to w następnym odcinku, w każdym razie na dzisiaj to by było tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, no i ja już się nie mogę doczekać, aż dowiem się, co tak naprawdę kryje ta mapa.